Siemaneczko. Dziś na razie jestem sama. Mamy godzinę 6:26. Za pół godziny musimy ze mną wyjść do pracy. Jak widzicie po tytule, to będzie filmik taki z całego naszego dnia, takiego zwyczajnego dnia, kiedy... No, kiedy tak naprawdę ja pracuję w przedszkolu, ale jeszcze sobie gdzieś pójdziemy, nie pokażę wam tylko pracy, taką nie mogę jej pokazać. Bo nie może wam nagrywać. Więc ja się budzę i robię pierwsze co, to idę do łazienki i się maluję, a potem budzę Lenę, bo Lena to jest śpioch. Jestem gotowa, mam 6:34. Jak widzicie, dużo czasu mi to nie zajmuje. Teraz jest większy problem, bo teraz trzeba obudzić Lenę. A tutaj to już... Zanim ją obudzę, idę sobie wybrać dla niej ubranka, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Mogłabym to zrobić wczoraj na przykład. Ale nie obudzę. Bierzę. Hej, Lenkuś, Lencia, wstajemy, Lena, wstajemy. Lena, chodź wstawaj, bo trzeba się już ubierać, wiesz, Misiu. Przywitasz się? Nagrywam cię. Ja mnie budzi. Lenka. Halo. Wstajemy, trzeba się ubrać i uczesać. Halo. Halo. No i tak mijamy gdzieś 5 minut na samo obudzenie Leny. I ją ubieram ja. Bo jak jest taka godzina, to widzicie, ona jest nie do życia, ona śpi, zmęczona, czy wyspana? Lena już bliżej stania, wstała trochę i trzeba teraz się uczesać, tak?
Mamy godzinę 6:43. Gotowa do czesania? Telefon? No ale to usiądź, żebym ci uczesała. I może coś powiesz? Powiesz coś? Na przykład cześć albo coś? Powiesz czy nie? Lela standardowo się obraziła przy czesaniu włosów. Ale z domu to już tak naprawdę tyle, bo za niedługo będzie 7 i za niedługo będzie po mnie auto, więc tam już nie będziemy nagrywać, bo jedziemy tylko do przedszkola i do pracy. My idziemy jeszcze teraz zrobić poranną toaletę. I ubieramy się i idziemy. Więc widzimy się już na pewno nie w tym mieszkaniu. Co? Nie nagrywać? Jak śpiewasz? Nie pozwoliłaś? Jest ciemno jak idziemy. Znaczy już się rozjaśnia trochę, tak Lena? Dobra, okej. Mamy 7:10, Lena już jest w przedszkolu, ja idę i jadę do pracy. Wiecie co jest zabawne? Dowiedziałam się właśnie, że Lena nie lubi nagrywać z rana. Okrzyczała mi już 2 razy, jak wyciągnęłam aparat. No, więc mam nadzieję, że jak wrócę, to będę mogła nagrywać z nią. A nie będzie już obrażona, ale ona jest taka zaspana jeszcze. No co się dziwić, chodzimy spać o 23-24, a wstajemy o 6. Więc widzimy się już w pracy, jak będę przebrana i będę miała super stylowe. Mamy godzinę 7:30, jestem w pracy. Mam super buty. I tu nie mogę nagrywać, nie mogę nagrywać też w środku. Nie wiem, czy w ogóle tu mogę nagrywać, ale w sumie nic nie pokazuję, oprócz kilku szafek. Mam nadzieję, że nie będę miała problemów przez to. Światło tu i tak jest kijowe. W żadnym miejscu nie ma tu ładnego światła. 7:30, ja za pół godziny zaczynam pracę, a teraz idę sobie jeść bake rollsy. I tak naprawdę zobaczymy się dopiero po pracy i tam będziemy coś robić w dalszej części filmu. Będziemy robić coś ciekawszego na pewno niż mój makijaż i Leny obrażanie się. Tak więc, do zobaczenia. Mamy godzinę 15:24, a ja właśnie skończyłam pracę. Dotarłam po Lenę do przedszkola i już jest troszkę ciemno, więc no, zanim pójdziemy teraz na zakupy i wrócimy do domu, to już będzie noc. Nienawidzę zimy właśnie z tego powodu, naprawdę. Okropnie mam nadzieję, że ona będzie w lepszym nastroju niż była rano. I zobaczymy, na co mnie naciągnie w tym sklepie i co ciekawego sobie kupimy. Może znajdziemy jakieś fajne rzeczy świąteczne jeszcze. Jeszcze może bardziej udekorujemy ten pokój, jak się uda. No, jesteśmy w banku. Idziemy zaraz na zakupy. Widać. A nie ma krzesełek? Nie. A co jest za tobą? To jest krzesełko. Taki fotel. Zapomniałam wziąć ze sobą aparatu, jak byliśmy na zakupach z Leną. Ale w trakcie zakupów więc chciał się siusiu i nasze zakupy stały się bardzo szybkie. Kupiliśmy parę rzeczy takich świątecznych do dekorowania ciasteczek. To pewnie będzie na naszych filmach. No i wróciliśmy do domu, no i Lena zasnęła. Sami zobaczcie. Tak więc Lena zasnęła, ja montuję film dla was na jutro i zamówiłam sobie McDonalda. Więc idę montować dalej i jeść. Tak wygląda mój dzień. Taki, gdzie pracuję i pracuję. Nic specjalnego. Wolę dlatego swoje wolne dni, kiedy mogę coś porobić. Coś fajnie, kreatywnie spędzić. Ale
Dziś jeszcze jedna rzecz mnie czeka, na którą bardzo czekałam, czyli właśnie będę zamawiać poradnik od Friza. Zamówiłam już sobie kurs od Friza i zobaczymy, czego się dowiem. Bardzo bym chciała już zobaczyć, ale niestety dopiero 23 otrzymam jakby dostęp.